Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Dorotko. Miło mi Cię znowu widzieć i słyszeć na kolejnej sesji badawczej. I Ciebie również. Pozdrawiamy również wszystkich widzów, którzy oglądają sesje badawcze. Tak, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Będziemy, Asiu, dzisiaj zgłębiać kolejny bardzo ciekawy temat. Ciekawi mnie tylko, gdzie nas zabierzesz dzisiaj, także już nie mogę się doczekać. Gotowa do pracy? Tak. Dobrze. Policzę teraz od 1 do 3, a Ty poszukasz czynników, które kreują i kokreują pojawienie się schizofrenii w odniesieniu do planu fizycznego. 1, 2 i 3. Zobaczyłam dużo i usłyszałam dużo ludzkich słów. Odebrałam także dużo ludzkich emocji. Jeszcze zanim połączyłam się tutaj z obrazem, pierwsze co właśnie tak mi przyszło, na pewno bardzo dużo strachu, lęku, odbieram niepewności, samotności, niezrozumienia. Przede wszystkim to się przebija. Słyszę bardzo dużo głosów, takich nawet rozmów, nie wiem, czy to są rozmowy tylko ze sobą samym, czy są to rozmowy z kimś, mówienie do kogoś. Patrząc głębiej, widzę, że jedno i drugie. Tak jakby osoby też dotknięte starają się z kimś też podzielić tą swoją przypadłością. Zawirowań też dużo właśnie w ciałach fizycznych, takich zawirowań, które mogą też powodować inne czynniki fizyczne, inne dolegliwości też w ciele. Takie coś mi się pokazuje. Dobrze, Asiu, to teraz kolejne pytanie. Na 3 poszukasz czynników metafizycznych, które mogą wywoływać psychopatologię schizofrenii. 1, 2 i 3. I powtarza się tak jakby podobny bardzo schemat. Pierwsze co, to też przebijają się głosy, zanim jeszcze połączy się obraz, ale to już nie są głosy ludzkie. A możesz coś więcej powiedzieć tutaj, głębiej wejść w tą myśl? To jest na przykład warkot. Na pewno jest, widzę, że jest to działanie jakichś maszyn, bo słychać te maszyny, tak jak one chodzą. Ten dźwięk przypomina troszeczkę respirator, jeżeli miałabym go do czegoś porównać. Słyszę też różne głosy, nie po polsku, nie w naszym języku. Ten głos, który rozróżniam, na pewno to jest nowofrezajski i łaciński. Czyli to są już głosy należące do bytów i dźwięki dla mnie działających maszyn laboratoryjnych albo jakichś maszyn umieszczonych w baterze też. Dobrze. To teraz na 3 poszukaj i opisz, w jaki sposób ciała energetyczne osoby ze schizofrenią komunikują się ze sobą. 1, 2 i 3. Jeżeli chodzi o komunikację w eterze ciał osób dotkniętych tą chorobą, bardzo często komunikują się też na zasadzie gestów. Bardzo mało jest przekazów telepatycznych, słownych od jednego ciała do drugiego, natomiast na zasadzie gestów wygląda to trochę tak, jakby komunikowały się w języku migowym. Czyli takie przywołanie, gesty, na przykład dotykanie jako też pocieszenie kogoś i taka sama obecność, czyli trzymają się też w pewnych, na pewno takich zamkniętych grupach i powiedziałabym, że właśnie komunikują się w taki sposób. Bardzo mało słyszę przekazów telepatycznych, bardzo mało słów. Bardziej właśnie na zasadzie gestykulacji.
tak jakby były pozbawione możliwości komunikacji telepatycznej, ale nie są pozbawione. One po prostu taki sposób komunikacji wybrały. Wygląda to też troszeczkę jakby też bały się komunikacji ze sobą, tak jak czasami ich ciała fizyczne tutaj na Ziemi też boją się komunikować z innymi ludźmi. Bardzo podobnie to wygląda tam. A teraz sprawdź proszę, jaka przyczyna ezoteryczna wywołuje urojenia prześladowcze, przez które dana osoba jest przekonana, że jest ofiarą wpisku, śledzona, oczerniana lub celowo atakowana i prześladowana. Tak, bardzo często właśnie osoby dotknięte schizofrenią mają takie właśnie odczucia. Jeżeli chodzi o takie czynniki, to na pewno są to też pewnego rodzaju nakłady. Może być to właśnie skutek przebywania ciała subtelnego w laboratorium, gdzie poddawane też jest jeszcze różnym eksperymentom, a ciało też osoby chorej na schizofrenię już ma od początku w ogóle obniżoną bardzo energetykę. Poddawana jeszcze eksperymentom, zależy właśnie co tam z nim robią, ta energetyka jeszcze bardziej spada. Na pewno jest to wpływ działania bytów. Może być to również wpływ działania bytów zdemonizowanych albo hybryd, które też same w sobie już mają te DNA mieszane i ich na przykład oddziaływanie na osobę chorą na schizofrenię też jest inne, czyli one tak jakby wiedzą, jak z taką osobą pracować, ponieważ osoba chora na schizofrenię ma, powiedziałabym, że takie podobne cechy właśnie troszeczkę jak hybryda. Czyli jest to wpływ bytów. One po prostu pracują też nad tymi osobami i bardzo mogą wzmagać dolegliwości, na które dana osoba cierpi. Częściowo już odpowiedziałaś na kolejne pytanie, Asiu. Brzmi ono, czy ingerencja pozaziemska może wywołać schizofrenię? Tak, nie, częściowo. I co odbierasz na ten temat? Może wywołać. Też nie każdy przypadek schizofrenii jest to przypadek, gdzie działają nad człowiekiem jakieś siły, jakieś byty, które żerują na nim. Nie zupełnie tak jest, ale powiedziałabym, że w pewnej liczbie przypadków, że w delikatnej większości przypadków jest jednak u tych osób ingerencja. Jest ingerencja dlatego, że po pierwsze takie osoby są dla bytów, dla istot laboratoryjnych, dla obiektów do wyłapania bardzo łatwym kąskiem, dlatego że mają zazwyczaj bardzo niską energetykę. Mają bardzo niską energetykę, również ich zachowanie w eterze jest dziwne, ponieważ one, tak jak tutaj pytałaś Dorotko w poprzednim pytaniu, bardzo często cierpią ciała fizyczne na jakieś manie, na jakieś prześladowania, wydaje im się, że ktoś ich śledzi, obserwuje, to tak samo, identycznie zachowują się w eterze ciała subtelne. I też można bardzo łatwo poznać takie ciało, bo ono też będzie się chować, porusza się w eterze bardzo niepewnie, wyszukuje kreacje na przykład takie, gdzie go nikt nie zobaczy, poruszają się też, żeby tak jakby chronić siebie nawzajem, zazwyczaj też właśnie w małych grupach. Są bardzo łatwe do wyłapania. Tak samo tutaj fizycznie osoby też mają bardzo mało energii i tak, byty bardzo często tutaj lubią, że tak powiem, osoby, które cierpią na tą chorobę, dlatego że bardzo łatwo mogą się podpiąć i zazwyczaj są ciężkie też do wyłapania, ponieważ ich wpływ bardzo często też zakrywa już sama choroba, czyli najpierw widać chorobę i nie każdy, widząc chorobę, dopatrzy się, że jest jeszcze wpływ. Potrafią też zakryć się,
bardzo często stworzyć hologram, czy schronić gdzieś, gdzie ktoś ich nie wypatrzy i ich wpływy są dodatkowe i no, ciężko jest je zobaczyć. A czy działania związane z kontrolą umysłu mogą wyzwolić pojawienie się schizofrenii? Tak, nie, czy częściowo, co odbierasz? Pokazuje mi się, że mogą to zrobić. A możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Pokazuje mi się coś takiego, że już praca też mózgu jest zaburzona. Już tutaj tak jakby pewna część też była wyłączona i produkuje na pewno tutaj mózg pewnych substancji i na pewno może mieć to wpływ. Może mieć to wpływ na poplątanie też myśli, co też ma związek właśnie tutaj z tą chorobą i ta osoba nawet już inne ma myśli, również wypowiada się inaczej. To, co chciałaby przekazać, to, o czym myśli, przekazuje w zupełnie inny sposób, jak myśli, czyli za chwilę już nie wie, co chciała powiedzieć i tak, uważam, że ma to wpływ. A czy opętanie może wywołać schizofrenię? Tak, nie, częściowo. Tak, może wywołać, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi o podpięcie odbytów, zwłaszcza z niskich poziomów, bytów złośliwych, zdemonizowanych głównie, mamy tutaj do czynienia z człowiekiem z chorobą, który też zazwyczaj bierze bardzo silne leki, żeby jakoś funkcjonować, które też leki musi brać, więc tutaj innego wyjścia nie ma, które też obniżają już jego tak jakby czujność. No na zasadzie mają zasadę też leczyć, więc one są niezbędne, ale energetyka dalej pozostaje niska i bardzo łatwo jest tutaj kontrolować bytowi takie ciało i subtelne i ciało fizyczne. Łatwo także może przejąć ciało fizyczne, czyli skorzystać, po prostu w to ciało wejść. Wtedy jakie są skutki? No ta osoba chora czuje się jeszcze gorzej, już wręcz bardzo często kończy się to pobytem w szpitalu psychiatrycznym. To są takie stany, kiedy ten stan gwałtownie się pogarsza, kiedy uznany już był jako stabilny w jakimś tam stopniu, a tu nagle osoba zachowuje się 100 razy gorzej, już w ogóle nie wie, kim jest, cierpi na bardzo duże manie, boi się wszystkiego. Byty też wiedzą, że tak naprawdę schizofrenik to jest ta osoba też tak jakby o dwóch osobowościach, tak? Czyli to troszeczkę tak jakby można było też porównać do choroby dwubiegunowej, czyli tak jakby te dwie osobowości. I ta druga osobowość, która nie ma tak naprawdę takiej świadomości jak ta pierwsza, jest kompletnie w tym momencie bezbronna, tak? Dlatego ta energetyka u ludzi chorych zazwyczaj będzie obniżona właśnie przez także tą drugą cząstkę. A czy hybrydyzacja eterycznego DNA może przyczynić się do pojawienia się schizofrenii? Tak, nie? Czy częściowo? Tak, tak. Oczywiście, że może. Nawet tutaj może podam przykład nieludzki, ale może podam przykład hybryd, które występują w eterze. Na przykład stworzonych laboratoryjnie, które już nie mają świadomości. Zazwyczaj właśnie przez eksperymenty nie mają jej i ta świadomość musi być im wpisana na nowo, czyli na przykład muszą być zaprogramowane, żeby mogły na przykład dla swojego stwórcy jakiegoś laboratoryjnego wykonywać jakieś działania, tak? To samo dotyczy człowieka, którego ciało subtelne też przebywając w laboratorium, poddawane eksperymentom, może stać się też taką hybrydą. Po drugie, człowiek chory na schizofrenię
już jest tak jakby hybrydą, czyli tutaj to jest powiązane. Jeżeli jeszcze eksperymentuje się na tym ciele, no to stan tutaj osoby fizycznie bardzo, bardzo się pogarsza. Te osoby po prostu już nie są w stanie nawet rozróżnić rzeczywistości od nierzeczywistości. Miesza im się wszystko, co czują, co odbierają, co usłyszą. I to jest właśnie najgorsze chyba to, że to, co usłyszą, rozumieją zupełnie też inaczej. Na przykład chęć pomocy od innych ludzi rozumieją w sposób taki, że już widzą na przykład w tym podejrzliwość i ktoś wykazuje się na przykład dobrą chęcią do pomocy, a osoba chora myśli, że on nie prowadzi mnie do przychodni, tylko na przykład do lasu, gdzie chce mnie zabić, tak? Mhm. Sposób myśli osoba chora, czyli we wszystkim właśnie widzą spiski, podejrzenia. W osobach najbliższych nawet widzą zagrożenie. Były osoby, które, tak jak Eter czyta, ciała subtelne, które wręcz, tak jak je się szczytuje, nie chciały w domu jeść, pić, bo były pewne, że osoba najbliższa nie chce dać im posiłku, tylko chce je otruć. Czyli no, życie tych ludzi na pewno jest bardzo, bardzo ciężkie. A czy klonowanie ludzi może być powiązane ze schizofrenią? Tak, nie, czy częściowo? Praktycznie Eter nie czyta tego jednoznacznie, więc ja odniosłabym się do tego, że może być powiązane częściowo, bo to jest jednak twór z człowieka, czyli tą świadomość też przejmuje, tylko nie jestem też pewna, czy do końca, więc tutaj ustanowiłabym swoje stanowisko na tym, że częściowo. Bo tutaj też nie, pytanie nie jest jednoznaczne, czy chodzi o klonowanie ludzi jako o klonowanie ludzi jako ludzi, czy o klonowanie ludzi chorych, tak? Jeżeli o klonowanie ludzi zdrowych, na pewno tą świadomość będą miały wyższą. Jeżeli chodzi o klonowanie na przykład osoby ze schizofrenią, to no to wpływ na pewno ma taki, że świadomość, którą będzie trzeba przypisać do tej osoby, jest jeszcze większa, bo uważam, że ten twór nie miałby świadomości w pewnym momencie. Mm-hmm. A czy bycie żywym portalem, portalem organicznym, jest powiązane ze schizofrenią w jakiś sposób? A jeśli tak, to jak? Tak, tu znowu mamy do czynienia z tym, co się powtarza tutaj przez całą naszą tą sesję, czyli już z procesem znowu hybrydyzacji. I tu mamy do czynienia z istotami, które też cząstkę swoją tak jakby mają nieprzepisaną do duszy i tak jakby nieaktywną, czyli już moim zdaniem też następuje ten podział na dwoje. Tym bardziej Eter jeszcze czyta jeszcze drugą część tak jakby tych portali, nie tylko o istotach, ale także właśnie o, znaczy o istotach także, ale pokazuje mi się otwartość właśnie na duchowość także, pokazuje mi się po prostu otwartość typowo na przepuszczanie przez siebie na przykład bytów, czyli otwartość portalu w człowieku albo w jego ciele subtelnym. No jak najbardziej, no tutaj, no jeżeli ktoś tutaj przepuszcza przez siebie istoty, no to musi mieć też, ta świadomość musi być zaburzona. Jeżeli portal jest też otwarty w tej osobie chorej, no to ta osoba tak samo nie ma świadomości. Jeżeli chodzi o te istoty też pradawne, które tutaj, tak to Eter czyta też, zahacza tutaj trochę Anunnaki, ale moim zdaniem tutaj nie ma to wpływu, dlatego że ja nie widzę, żeby Anunnaki mieli w sobie cząstkę, która byłaby też nieaktywna. Chociaż niektóre też były zhybrydowane, więc może tutaj w tym momencie o to chodzi, ale nieaktywnych cząstek nie widzę tutaj, więc cały czas mamy do czynienia, że tak powiem, z procesem hybrydyzacji. To się cały czas powiem. Tak samo w tych portalach też. Tutaj mamy koniec części oficjalnej.
Natomiast ja wróciłabym się tutaj jeszcze troszeczkę, Asiu, do tego pytania drugiego. To było pytanie dotyczące czynników metafizycznych, które wywołują schizofrenię. Wspomniałaś o głosach, warkot maszyny, słyszysz głosy nie po polsku. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Wspomniałaś, że to są głosy bytów. Tak, to są na pewno też tutaj to, co słyszą te ciała fizyczne i nawet ciała subtelne, które cierpią na tą chorobę, na pewno to są głosy, które mają też za zadanie i jeszcze bardziej, że tak powiem, doprowadzić tego człowieka do obłędu. Mhm. Bo to, co ja rozumiem w tłumaczeniu tutaj na język polski z tego, to na przykład jest upewnianie, na przykład to, co najczęściej słyszę, chorej osoby w tym, że tak, dobrze ci się wydaje, to jest tak, jak ty myślisz, czyli jeszcze tak jakby upewnia... Utwierdzanie tej osoby. Utwierdzają w tym, jak te osoby myślą, tak? Czyli jeszcze bardziej, że tak powiem, starają się dla mnie tego człowieka pogrążyć. Bo to są głównie byty, co ja szczytuję, widzę z poziomów 1-4, czyli byty myśliwe, tak? Mhm. Które nie mają za zadanie szkodzić człowiekowi i to właśnie one tutaj głównie udzielają takich podpowiedzi. Na przykład hamują przed wyjściem, kiedy już ktoś, osoby też chore na schizofrenię czasami mają taki lepszy dzień, potrafią też wyjść z domu, potrafią też tym życiem się pocieszyć. Też osoby eterczyta, które bardzo lubią też spacerować, bardzo pomaga też przyroda, tak? W tej chorobie i są takie dni, kiedy już się zaplanowały sobie, że gdzieś wyjdą, pojadą, a tu raptownie pojawia się dźwięk. Nie idź na przykład, bo zobaczysz, przejedzie cię samochód, albo no, żeby też zatrzymać tę osobę tak jakby w pułapce swoich własnych takich czynów, które te byty robią. Także ta osoba ma być posłuszna, ma na pewno ich słuchać i ma robić. To też jest perfidne, bo tutaj razem z tym, jak przestraszą już tego chorego człowieka na tyle, że on ulegnie w pewnym momencie, to słychać też typowo śmiech, który jest takim śmiechem, takim prześmiewczym, tak? Czyli potem cieszą się same do siebie, że udało im się tak jakby tego człowieka zatrzymać w domu, pokonać, spadła, więc tutaj fajnie, więc no typowo rzeczy złośliwe. W snach to samo potrafią też zrobić. Prześnić się, już taka osoba, jeżeli wstaje, pamięta te sny, już zaczyna się bać, czyli jej dzień na dzień dobry zaczyna się od strachu, lęku, a właśnie strach, lęk też bardzo właśnie potęguje tutaj objawy, czyli Wspomniałaś również, że ciała subtelne osób, które mają ciała fizyczne chore na schizofrenię, komunikują się ze sobą głównie poprzez gesty, natomiast nie komunikują się werbalnie ze sobą. Możesz powiedzieć mi, szczytać, dlaczego tak się dzieje? Wygląda to tak, jakby ciała subtelne bały się po prostu mówić. Bały się mówić. A co wywołuje w nich ten lęk? Myślę, że eter przede wszystkim tutaj też wpływa na to, że one są bardziej bezbronne jak ciała ludzi niedotkniętych tą chorobą. Dlatego, że bardzo często... Dlaczego? Dlatego, że ciała subtelne osób chorych bardzo często nawet nie mają tutaj własnej przestrzeni w eterze. Nie potrafią jej wykreować. Po drugie, niska energetyka tak jakby nie pozwala tym osobom na kreowanie, a nawet gdyby pozwalała, to tutaj z takimi nakładami, jakie zazwyczaj mają, wykreowanie kreacji byłoby niemożliwe. Więc tutaj chowając się po eterze, które tak naprawdę dla tych osób nie wydaje się domem, a pułapką. Starają się, myślę, że podświadomie, mimo tego, że już zwracają na siebie uwagę, ale zwracać na siebie coraz mniej uwagi, czyli one w jednej grupie starają się nie mówić nic. Chyba
boją się jeszcze bardziej być wyłapane. Tak mi się że o to chodzi. A czy fazy księżyca mogą wpływać na nasilenie objawów schizofrenii? Jeśli tak, to opisz, w jaki sposób mogą wpływać. Tak, na pewno. Na pewno faza, kiedy księżyc jest w pełni, najbardziej może wpływać na objawy, na pewno na zachowanie tych osób. Na zachowanie, dlatego że tak jak Eter to czyta i tak jak ja to postrzegam, nasila się bardzo dużo objawów, które tak jakby przy innych fazach przygasają. Czyli jak księżyca ubywa, jak przybywa, może też być... mogą też nasilać się objawy, ale nie do takiego stopnia, jak jest pełnia. Czyli pełnia to jest taka tak jakby kumulacja już tego wszystkiego i nasilają się na przykład objawy, mogą nasilać się właśnie takie zachowania maniakalne, mogą nasilać się różnego rodzaju strachy, lęki, przeświadczenia o prześladowaniu, czyli powiedziałabym, że pełnia księżyca tutaj na pewno wpływa na te osoby. I na pewno też bardzo na ich sen i na ich sny. Jeżeli ciężko jest im zasnąć, a jeżeli już zasną, te sny są bardzo, albo bardzo niefajne, albo wręcz koszmarne dla nich, albo wybudzenie w nocy też następuje kilka razy i rano te osoby też nie czują się zbyt dobrze, a osoby też dotknięte schizofrenią, no z racji tego wszystkiego, o czym już powiedziałam, ciało fizyczne mają słabsze ogólnie, tak? Też jedzą wybiórczo, jedzą też rzeczy, na przykład, do których są przyzwyczajeni. Ciężko się niektórym osobom na przykład otworzyć na nowe potrawy, na przykład, nie wiem, ktoś pił sok pomarańczowy, ktoś poda mu wiśniowy, już patrzy podejrzanie, nie wypije tego, bo tego nie zna. To tak jak małe dziecko, któremu się próbuje rozszerzyć dietę. No i wiadomo, jak to na początku wygląda, że wszystko tak jakby nie smakuje, chyba że wyjątkowo coś, no ale no może niekoniecznie dobrze to przyrównałam, ale pokazuje mi się to w podobny sposób. Tak? Wspomniałaś również wcześniej, że osoby chorujące na schizofrenię, ich ciała subtelne rzadko kiedy miewają swoje przestrzenie eteryczne, a na pewno znajdują się też takie osoby, które jednak mają takie przestrzenie. Tak. Są to osoby na przykład, którym inne ciało subtelne pomogło wykreować kreację na przykład. Czyli skorzystało takie ciało z pomocy innego ciała, albo najczęściej korzystają właśnie z opuszczonych kreacji, które należały do kogoś. A osoby, ciała subtelne, przepraszam, które tam same próbowały, że tak powiem, stworzyć tą kreację, zazwyczaj stworzyły sobie część, czyli jakby azyl, ale w środku już jest albo ciemno, albo pusto. Rzadko które ciało subtelne ma wykreowaną kreację do takiego stopnia, że jest na przykład tam zielono, świeci słońce, że zrobiło sobie na przykład takie miejsce odpoczynku, gdzie się będzie dobrze czuło. Tak to nie wygląda. Jest albo zrobione po prostu no nie tak, jak to ciało chciałoby, żeby to wyglądało, dlatego one się tam źle czują. Co też nie pomaga tutaj w dochodzeniu do siebie, też w ciała fizycznego wręcz to bardzo utrudnia. To, że one nie mają tej swojej przestrzeni. A zaobserwuj, Asiu, osoby chore na schizofrenię w teraźniejszym życiu i powiedz, jak wybierały te inkarnacje, na jakie energetyce wyszły z poprzedniego życia? Nie widzę osoby, która wyszłaby na wysokiej energetyce, może w ten sposób. A co rozumiesz przed niską energetykę, czyli jakie to są frekwencje? Niska energetyka to jest na pewno do
Do 45% uważam, że na pewno jest to niska energetyka, tak? Trzeba jeszcze wspomnieć o takim może czynniku fizycznym, który może tutaj mieć wpływ, bo schizofrenia jest również chorobą, która może być dziedziczona, czyli jeżeli na linii rodowej, na przykład inkarnacyjnej, wystąpiła ta choroba, ona też może z racji już tego po prostu prawem spadkowym, powiem brzydko, na taką osobę przejść, tak? To jest jeszcze jeden, o tym nie powiedziałam. I jeżeli tak się dzieje, no to to ciało subtelne już przenosi pamięć o tym, czyli już tą nieaktywną cząstkę do tego życia i jak wybiera księgę. Różne były te księgi, ale to, co jest napisane w środku, już albo może być też podpuszczeniem, albo może też być to wynik napisania przez planistę, albo może być już opacznie zrozumiana przez ciało subtelne, które już ma tą cząstkę w sobie. A zaobserwuj, Asiu, czy wybór, jakiego dokonują życia te ciała subtelne, ciała fizycznego swojego ze schizofrenią, czy to jest wybór świadomy tych ciał subtelnych? One sobie zdają sprawę z tego, dokonując takiego wyboru tej księgi życia, że będą doświadczały takiej choroby? Nie. Nie są. Jeżeli jest to już przeniesione i przenosi się to, nie są tego świadome. Wiedzą tylko, że czują też ciała subtelne, że mają pewien brak. Nazwałabym to pewnym brakiem. Może wspomnę jeszcze, jak zazwyczaj wygląda takie ciało subtelne, bo ciało subtelne osoby chorej na schizofrenię przede wszystkim inaczej się porusza. Zazwyczaj, tak jak kontur ciała subtelnego jest prosty, to ciała przechylone są na jeden, delikatnie, tak jakby przechylone na jeden lub na drugi bok. Po drugie, cały kontur, który eter powinien czytać przez kolory, jakim jest złoty i fioletowy, jest rozmyty, tak jakby ktoś wziął gumkę i próbował go zetrzeć. Czyli już od razu wiadomo tutaj, że jest zaburzenie. I tak wygląda to ciało. Dorotko, jakbyś mogła mi drugą część jeszcze raz powiedzieć, o co... Co miałam dopowiedzieć? Nie, to już dałaś odpowiedź. Ja jeszcze mam kolejne pytanie, bo wspomniałaś o tym, że na pewno tutaj mogą mieć również wpływ programy inkarnacyjne przeniesione. Natomiast zobacz, czy mają wpływ na doświadczanie tutaj tej schizofrenii programy zapisane w dzieciństwie oraz rodowo. A jeśli tak, to jakie konkretnie widzisz zapisy w tych ciałach, które mogą uaktywnić, spowodować rozwinięcie się tej choroby? Na pewno tutaj dzieciństwo, tak jak wspomniałaś, może mieć uaktywnić. No zazwyczaj ta choroba jest już aktywna wcześniej, ale które mogą może te skutki jeszcze wzmożyć. Na pewno jest to niepewna sytuacja rodzinna, gdzie już dziecko wpisuje sobie program poczucia niskiej wartości, program braku asertywności. Nie widzi też miejsca dla siebie, na przykład w swojej rodzinie. Na pewno osoby też, które za czasów dzieciństwa nie doświadczyły miłości ze strony rodziców, mają bardzo, mogą mieć bardzo tutaj... Czyli są bardziej podatne. Mogą być bardziej podatne, tak. Programy przeniesione też po linii rodowej na przykład, ponieważ ta choroba, to nie jest tak, że schizofrenia tutaj atakuje bardziej kobiety niż mężczyzn, ta choroba bardziej tak rozkłada się połowicznie, czyli, ale też praktycznie no te same, jak wymieniłam, za dzieciństwo też mogą mieć wpływ. Natomiast przeniesienie już samej choroby po linii rodowej, to już jest też kwestia taka, że ona może wystąpić po prostu, sama z siebie po prostu i już ciało subtelne ma tą chorobę. I tak samo na linii inkarnacyjnej. Fakt faktem, że
Ciało subtelne też powinno po wyjściu z poprzedniej inkarnacji być tak jakby czyste i scalone. Niestety nie zupełnie tak jest. Tutaj jeżeli chodzi o tą też chorobę, już jest pewien brak w fragmencie, którego nieuzupełnienie też prowadzi do przeciągnięcia tej choroby do kolejnego życia. A poczekaj, to skoro już jesteśmy przy tym, to zaobserwuj, czy bywały przypadki ciał subtelnych na linii czasowej, które już wcześniej doświadczały takiej choroby i po prostu w kolejnym życiu znowu dzieje się to samo. Tak, nie udało im się też uzupełnić energetyki. Do tego doszły wpływy też bytów, które tam bazowały na tych ludziach i potem ciałach subtelnych i rzeczywiście zostało to przeniesione. Wręcz w niektórych księgach było też napisane, że na przykład będzie, że życie będzie, czy wyraża na przykład ciało subtelne zgodę na życie, jakie miało poprzednio, czyli ze wszystkimi niespodziankami wpisanymi w tle, ale to ciało subtelne już nie miało takiej świadomości, że dobrze to szczytuje i godziło się na takie warunki, albo było manipulowane przez planistów, przez byty, zakrywane też księgi hologramem, no wiele przypadków takich było. I głównie psikusy właśnie też tym osobom chorym robią właśnie byty, też prace laboratoryjne, które też bardzo potrafią uszkodzić na przykład jeszcze ciało subtelne. Wyłączyć potrafią również zupełnie, dlatego też bardzo dużo osób na przykład dotknięte schizofrenią popełnia samobójstwo. Jest to związane na przykład z podpięciami również kablowymi, gdzie typowo uszkadzane są już czakry do takiego stopnia i ciało subtelne już jest tak pokaleczone, ciało fizyczne po prostu nie ma już siły żyć, po prostu nie widzi, nie widzi celu, nie widzi sensu. Jeszcze byty, że tak powiem, też potrafią po prostu tego człowieka wykończyć, tak? I prowadzić go no już do takiego wyczerpania, że po prostu targnie się na swoje życie. A czy na schizofrenię może mieć wpływ program karmy, nazwany prawem karmicznym? Jeśli tak, to jaki? Może mieć wpływ. Jaki? Na przykład, jeżeli ktoś tutaj ma głęboko wpisane w sobie i wierzy w to, że przyszedł coś odrabiać, czy musi za coś odpokutować, czy że coś w życiu na pewno zrobił złego, albo ktoś mu jeszcze tak powie, to można też po prostu wywołać w sobie gorsze na przykład skutki takiej choroby, albo objawy podobne też do schizofrenii, tak? Tak zwany też obłęd. To już nie jest typowo schizofrenia, ale bardzo podobne objawy do choroby. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, Asiu. Jaka jest najczęstsza przyczyna emocjonalna schizofrenii? Co najbardziej się wypomina? Z emocji tutaj na pewno widzę żal i strach, które są niewypuszczane też z ciała, czyli gromadzenie w sobie takich emocji. Brak miłości, brak poczucia bezpieczeństwa. Brak zrozumienia, samotności. Najbardziej właśnie żal, strach i czyli na pewno większość tych ciał subtelnych i ciał fizycznych, które inkarnują tutaj na Ziemi jako osoby chore, przeniosły programowo z poprzednich żyć też bardzo dużo tego. Czy nie jest to tylko to, co zgromadziły w ciele emocjonalnym z tego życia, ale również to, co przeniosły emocje, z którymi sobie nie poradziły w poprzednich życiach, tak? Dobrze rozumiem? Tak, jeżeli nie została ta linia też wyczyszczona i te programy zdjęte, to tutaj bardzo często też uruchamiają się. Też uruchamia się bardzo często pamięć po programach, bo też osoby chore na schizofrenię tak naprawdę są to osoby bardzo inteligentne, niejednokrotnie bardzo utalentowane. Wiele z tych osób przepięknie maluje na przykład, bo tak. Ta choroba też tak jakby
wzmaga no nie tyle co szaleństwo jeszcze, ale też potrafi na przykład uruchomić w człowieku taki artystyczny talent, bo to jest tak jakby też odskocznia dla tych osób od tego ich nazwałabym złego świata i uciekają też właśnie bardzo, bardzo często w świat artystyczny, czyli żeby tak jakby zająć się czymś, żeby też nie myśleć o tym, skupić na czym innym, czyli mają też niekiedy bardzo dużo właśnie różnych talentów. Zamiłowania do czytania książek, żeby też są to osoby no inteligentne też bardzo, na tyle, że starają się też siebie zrozumieć, tak? Tylko, że nie zawsze są w stanie to zrobić. To prawda. Dobrze, Asiu, dziękuję Ci pięknie za tę wspaniałą podróż, Dziękuję. jaką nas zabrałaś. Rozłącz się proszę z całą energetyką tej sesji. Rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Podnieś sobie frekwencję. I na trzy powracasz do fizycznego ciała, fizycznego życia, wypełniona swoją energetyką, kreatywna, wolna. Jeden, dwa i trzy. I dzień dobry, Asiu, witam ponownie. A dzień dobry, Dorotko. Jak się czujesz? Wszystko dobrze? W porządku. Jeszcze raz Ci pięknie dziękuję i życzę Ci wspaniałego dnia. Dziękuję także, Dorotko. Również życzę Ci pięknego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy. Na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro, como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces, hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat, i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sección ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.